Jo, z tej strony Szczury, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku The Lineage 2. Jesteśmy sobie w katakumbach na moim statku. 63 level, Necropolie Devotion. Także ciśniemy tutaj, chcę zobaczyć na solo buffach, jak będzie mi szło. A później zobaczymy na full buffie od WCK. Gdzieś tam na MDT, czy gdzieś można kupić od niego buffy. I to sobie tutaj kupię. Wilk oczywiście będzie też na tylko takim podstawowym buffku na szybkość ataku. Cyk, tyk. Korzystam z waszej rady, czyli potionki są na moim zwierzaku oraz potiony na atak speed. Kubiki oczywiście i jedziemy. Wyznacznikiem końca czasu jest jest tutaj, jak te buffy zaczną znikać, tak, czyli 20 minut. Po prawej jest licznik expa i jeszcze mam pusto, że tak powiem, w plecaku, nie mam żadnych zielonych kamyczków. Zobaczymy, ile uda się kamyczków zebrać. Wiadomo, że tym szybciej będzie szedł exp, tym szybciej będą szły kamyczki, ale sprawdzimy, ile to dokładnie jest. Odejdź tu. Dobra, jedziemy. Koty, dla psa by się przydało jeszcze włączyć. Od razu pytanie mam do was, ludziki, jak tu zarabiać, jak zarabiać na tej nowej kronice. Brałem pod uwagę takie opcje, katakumby, to co robię teraz, tylko bym poszedł na mojego konika i na tych wyższych katakumbach, tam więcej zielonych kamyczków leci. Jedna opcja, łapanie ryb, rupy, sprzedaż. Czy to w ogóle ktoś kupuje? Bo widziałem, na pewno ktoś kupuje, bo sporo sprzedawców jest, ale jeśli jest sporo sprzedawców, to znaczy, że za dużo ludzi tego nie kupuje. Dlatego pytam. Kolejna opcja, szkolenie tych, szkolenie wilczków. Do tego 55 levelu na Great Wolfy. Ale to bym musiał, kurde, bo to się nie da tak jak kiedyś smoki się ekspiło, że smok, nie wiadomo, mógł mieć tamten 30 level czy któryś i mógł expić z moim ekiem na 78 poziomie. Chyba teraz to tak nie działa, bo on wtedy expa nie dostaje nic. To tak samo jak w party, musi być tam ileś 19 leveli różnicy max chyba, żeby był jakikolwiek exp. Dajcie znać, czy to tak działa, ale chyba tak, bo pamiętam, jak tego wilka chciałem expić z summonerem na 79, to mu nic nie leciało, zero expa. Chyba, że coś pozmieniali teraz, ale kurde, i zobaczcie, jak się ustawiły te potwory, że nieważne, którego puknę, to poleci mi praktycznie cała sala. Tego byśmy nie chcieli. No i tutaj właśnie się komplikuje expienie w takich przypadkach. Dobra, tamte dwa sobie idą. Ja to wyciągnę to na udeku. Ale... Dobra, tamten się odsunął. Spróbujemy tamtego ściągnąć. Ile poleci? Raz, dwa, trzy. Dobra. Trzy są jeszcze do zrobienia. Jedziemy szybciutko. Korzystamy z guarda. Dobra, szybciutko. To jest pies, zostaje w pierdziel? Niemożliwe. Dobra, dwa strzały dostał chyba. Dobra. I jedziemy następnego pana. Okej, okay. Sytuacja opanowana. Powinno być dobrze. Kubik działa. Jest wszystko tak jak trzeba. Na czym ja skończyłem? Na expieniu Great Wolfów i sprzedaży. No też pewnie ze 20 baniek można dostać takiego Great Wolfa. No ale no, od 15 poziomu go expić też dużo roboty. No to mi się wydaje mało wydajne, bo ja nie będę expił. A tak to chociaż tym koniem, jak będę zbierał kamyczki, no to będzie expił się ten konik, nie? Questy, czy są jakieś? Powiedzcie mi, czy są jakieś questy, które pozwolą mi się doexpić? Dobra, wyłączmy. Nie doexpić, tylko naczatkać kasiory. Może jakaś farma LS-ów.
czy coś. Może są jakieś inne lokacje dla moich postaci, o których ja nie wiem. Na pewno są takie. W internecie gdzieś też poczytać o nowych jakichś wyspach czy o czymś. I tam może coś farmić. Ekiem mógłbym iść do Pagan i tam te 2000 itemków wydropić, ale szansa na EWS znikła, aczkolwiek kolega z mojego klanu ostatnio wyciągnął EWS-a właśnie z tego questa. I tak się zastanawiam właśnie, jakby to zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić jak perdek. Dobra, na razie idzie dosyć stabilnie. Trochę many dużo zużyłem. Wilk też połowa życia. Kamyczki są najważniejsze. Trzeba jakaś orę zarabiać. Bierzemy te oczywiście. Chowajmy się. Tak. I bomba. Jedziemy. Jak tu zarobić? Sprzedałem mojego homka na plus 7 Zaku. Teraz na tym tanku też nie mam jakiejś super broni, bo pod mojego ogara zrobiłem sobie takiego staffa jednoręcznego. Wiadomo, że to działa jak w lund. Wbiłem w niego akumenik. Dobra, dalej, dalej, jedziesz. Ja swojego psa prawie zabiłem, nie wiem. Już opanowane. No i takim czymś gram, to jest low B. Ale miałem problemy z noszeniem tych wszystkich shotów dla wilka, jedzenia dla niego. Dlatego stwierdziłem, że BSSC to nie jest najlepszy pomysł i przeszedłem po prostu na BSSB. W porównaniu z tym homkiem na plus 7 to praktycznie nie ma różnicy, bo teraz mam na plus 3 tą broń. To praktycznie jest to samo. Jest to samo, tam różnica niewielka, także nic nie zyskałem na tym. Oprócz tego, że więcej rzeczy mogę nosić. Kubiczek, tam znowu uśpiłam tego psa. Ten pies dłużej śpi niż walczy. Niestety. Dobra. Jedziemy, to będzie trzeba trochę many skorzystać. Muszę się podleczyć. Tyk, tyk. Białe potiony musiałem. Na spoilu mam, trochę wyspoilowałem białych potionków, to bym musiał te potionki chyba wykorzystać. Dobra. O ja. Pojawiły się te bezużyteczne agresory. Filmik nie będzie miał cięć. Wrzucę tak jak jest. Dwa razy po 20 minut expa. Ostatnio miałem króciutkie, poradnikowe, to teraz wrócimy coś dłuższego. Może ktoś sobie lubi do jakiegoś treningu czy do śniadanka walnąć sobie coś. Albo w międzyczasie podczas expa moje ględzenie będzie sobie leciało w tle. Ja nieraz tak robię. Także może ktoś też skorzysta sobie z takiej wersji. Zobaczycie, jak ja tutaj to wyciągam, to wszystko. Potworki. Teraz znowu tak kliknę tutaj w środek i od razu 4 polecą. To był dramat dla mnie. Wezmę tego szybko. Dobra.
No weźmy, użyjmy trochę stensa. Dobra. Ale jadę po bandzie. Przynajmniej piesek jest w miarę bezpieczny. Vitality właśnie, muszę patrzeć. Vitality na 250%. Ale w sumie na expa nie patrzymy teraz. Tutaj tego mojego... Tego tutaj patrzymy. Jakby nie wiem, czy jakie to ma przełożenie? Pewnie ma. Kurde, muszę uważać. Tutaj 250. Gdyby nie było, że na innym Vitality będę walczył. No i teraz bym musiał odpocząć chwilę. No i lecą dwa. Tego nie chciałem. Chciałem tego uniknąć. Chciałem tego uniknąć. Niestety trzeba będzie użyć UD. Tego, no jedziemy. No, wilk jeszcze dalej mógł pójść. Jak go uśpi. No, dobra. Ale go bije na szczęście, albo nieszczęście. Dobra. I jazda. Okej, uda się, sprawiło. Trochę nawet życia nadrobiłem. Jak nic nie wymyślę, to na tym, na AS-ie moim będę siedział w katach, póki na AM-kę nie zarobię. Z tego co się orientuję, około 350 milionów trzeba mieć na AM-kę z akumenem, bez elementu. I będę w to celował. Także zaszyję się w katakumbach teraz na jakiś czas. Może też wrzucę jakiś filmik, jak na koniu to robię. Wy też z Summonera macie, z Phantom Summonera, to się dużo nie różni, aczkolwiek no tamten Shadow jest idealny do farmy, bo on ma sam w sobie wampira. Ja praktycznie nie muszę nic go leczyć, on sobie sam bije. A z konikiem jest inaczej. Ja mam tego Magnusa, tego turbo konia. Ale on nie jest taki twardy niestety. Tam bym musiał chyba trochę inne podejście zrobić do expa. I tam na te obszarówki się jakoś nasadzić. Bo on 2-3 razy obszarówka, ale on koncentracji nie ma nic. I jak mi przerwą czar, to będzie lipa. No i niestety tam w katakumbach mi konie, ten, na koniku nie będzie mi expił wilk. I to jest ta lipa. W ogóle na wszystkich aktywnościach związanych z koniem nie będzie Great Wolf używany. Też się muszę nad tym zastanowić, jak to zrobić. Okay. Bo zastanawiam się nad zmianą maina na ESA. No ja, idź stąd, nie zabieraj mi tych porków. Okej, okay, idolo. I jedziemy. No się nałykam tych potionów. Też by trzeba było podliczyć, bo same kamyczki to kamyki, ale ile już potionów użyłem. Na siebie i na wilka. No wiadomo, jakieś turbo drogie nie są, ale ziarko do ziarka, nie? Jest takie przysłowie. Takie kąski fajne tam siedzą, trzy takie, kurde, dające zielone kamyczki. Powiem tak, żadna przyjemność grać na tym bez self-buffie, bo to jednak trzeba się trochę namęczyć, wymyślać. Tutaj podejść, tu w lewo, żeby tych nie zgarnąć, tamtych nie zgarnąć. Dobra, weźmy tego, zobaczmy. Tyk. Poszedł któryś jeszcze inny oprócz niego? Oby nie. Cofnę się tutaj. Dwa idą. Tutaj spróbujmy go
Tak. Chociaż w taki sposób. Jak za długo ten ród tu nie zadziała na niego. No. Tu do nie ma. Wilk oczywiście znowu. Oby nie. I okej, jazda. Nie wierzę to. To on za każdym razem daje się uśpić. Ma tą jakąś tam antymagiczną, ale to chyba nie działa na to. Też bym musiał zarobić, żeby ten wilk trochę więcej damage zadawał. Lepszego kupić mu. Ta. Ej, nie mam kubików. To też może wpływać na to moje leczenie beznadziejne. Dobra. Tam już za dużo nie ma tego. 4 minuty. To tak się kubiki kończą. Okej. Lipa. Uleczmy się. Ledwo pikam. Ledwo. Dobra, dawaj tego. Zła masa. Też jestem w całej zbroi, bo mam BW. On ma minus do kona chyba jeden. Nie dawałem sobie żadnych dajek z tego względu, no że chcę trochę samemu poexpić. A jak sobie zdejmę z STR-a do kona dam, no to moje XP nie w ogóle będzie bez sensu, także na razie się wstrzymuję jeszcze z dajkami. Bo powinienem odejmować od STR-a i dodawać do kona. I tak samo odejmować tam Zinta czy... no Zinta chyba. I dawać do Mena. Dobra, 840 tysięcy XP na razie. Wyczaskałem. To teraz tego ściągnijmy. Musiał pamiętać, żeby potiony uzupełnić przed próbą na pełnym buffie. Aczkolwiek będzie pewnie mniej potrzeba tych buffów. Dobra. Nie jedziemy. Powinno wystarczyć 28 potionów. Wilczyk zaraz 59. Na 60 on chyba dostanie takie pasy fajne. Będzie wyglądał już nie jak taka łachudra, tylko będzie taki miał ubranko jakby, z automatu. To jeszcze dwa levele muszę wbić. Dobra, uleczmy się. To też, dobra. Mam nadzieję, że tylko jeden przyjdzie. Jeden, o to chodzi. I liczek, cyk. Te są najfajniejsze, one są dosyć miękkie, dają kamyczki i nie usypiają. I tak sobie wyobraźcie teraz tankiem sobie solo. Wiadomo, jakbym miał silniejszego wilka, to też inaczej. Dobra. No ja. Lipa teraz, lipa straszna. D nie mam jeszcze, dobra, użyjmy ile mogę tego. Wilk na razie bezpieczny. O, buffy się kończą. Dobra. Po raz kolejny uśpiony. Nie wierzę w to. Dobra, i zobaczmy co tutaj jeszcze mamy coś na brzegu. Tego, weźmy jeszcze go zróbmy.
Ostatni będzie boss. Potworek. Nie dociągniemy do bańki. Dobra. Dobra, to plan jest teraz taki, że ja skoczę sobie do Clone Hallu, zregeneruję wszystko i później poszukam buffa. Jak znajdę buffa, przyjdę tu i zaczniemy walkę. I zobaczymy, ile tutaj będzie. Mamy teraz 900. Pięknie. Bańka. Jest banieczka równa. Patrzcie, w 20 minut bańkę zrobiłem expa. Ile kamieni nazbierałem? Zielonych. Tylko zielone mnie interesują. 5500. 5500. Dobra, no i to jest jakby od tego zaczniemy i zobaczymy na full buffie, ile się uda. Także do niebawem. Dobra, wróciłem. Jestem na full buffie. Dam sobie tylko to na wilczka. Kubiki. I będziemy jechać z tematem. Chyba wszystko mi dał. Nie znam się na tych najnowszych buffach WCK, tych połączonych takich. Ale liczę na to, że tu jest to wszystko. Na pewno jest tutaj to wszystko. Super ataki, to wszystko. Tak, dobra, jedziemy. Wilczek też jest podbuffowany. No to jedziemy. Zobaczmy, jak teraz będzie. Tu jest wyzerowane. Kamyczki puste. Zobaczmy, już widać, że zapieprza z tym atakiem. Dobra. Kurde, nie kupiłem tylko potionów. Ale mi się wydaje, że to starczy to, co jest. Dobra. Będziemy się tu trzaskać. Teraz trzeba bardziej odważnie, żeby udowodnić, że naprawdę na buffach to jest to. Dobra. Jedziemy. Kubiki, wszystko jest. No, pies szarpie i niemożliwie teraz. Okej. No i co? I kolejne 20 minut będziemy się bawić. Te buffy trochę dłużej trwają. Dwa razy po 20, bo te 16 minut, bo ja tutaj szedłem trochę czasu, nie? Bo to musiałem z MDT tutaj się teleportować. Skorzystając z teleportu Downa, że tak powiem, to zaoszczędziłem trochę czasu, ale to i tak mało. No i tak, zobaczymy, zobaczmy, jak będzie szło. Nie ma co się poddawać. O kurde, nie to. Straciliśmy, no nie wiem, ze 3 minuty straciliśmy z buffa. Ale patrzymy na te buffy. Na te, co się kończą za 20 minut, nie na te, co za 40. Dobra. A tutaj też nie ma co szaleć, bo jak padnę, to będzie lipa. Wilk teoretycznie może, bo ma noblesa, ale ja jak padnę, to i tak do Clone Hallu będę musiał iść. I sam się nie wskrzeszę. No ale jest stabilniej, bezpieczniej. Może być, że zaraz tak poczyszczę, że nie nadążą się te potworki te respić. Dobra, o, i pięknie. Cyk, cyk. I następny. I jedziemy. No! To jest całkiem co innego. Można by też było wziąć WTK na plecy od razu. Wiadomo, że tutaj na 60 którymś to nie jest taki mocny, bo tutaj te buchy to tam są takie podkoksane. No i pusto. A, i już się pojawia. I o to chodzi właśnie. O to chodzi. O, już się tutaj pojawił następny. Pamiętam tego wilka leje, ale widzicie, wilk sobie radził. Ma wampira, sobie radzi. Krytyk jak mu wejdzie, to miło popatrzeć.
Ej, schodzi to życie. Dobra, no i widzicie. Jest tu coś? Nie wiem, musiał iść dalej. I to jest różnica właśnie. To jest właśnie ta różnica. Dobra. Zobaczymy, jak to wszystko będzie widoczne w expie i w dropie. Tak. Ale najważniejsze, że to jest na spokojnie. Bez żadnego ciśnienia. Torka wyczyszczona. Miałbym drugą, poszedłbym do drugiej. No ale powiedzmy, że nie będę teraz szukał salek. Przede mną się pojawiła, a szukałem daleko. Dobra, jest następny. No, tak to się można bawić. Na środku sali sobie człowiek stoi. I może się bić, i może się bić, i może się bić. Dobra. Pięknie słychać te krytyki. Dawaj. Killa. Tak jest. Jeden mob więcej by tutaj był na tej salce, to do tego mojego poziomu z tymi buffami by było idealnie. Bym nie czekał ani chwili. Jeden mob więcej, góra dwa. Wtedy cały czas bym bił. No. No zobaczymy, jaką ma wydajność ta salka. Tam jest jeden potworek, tu drugi. Tyk. Z takimi buffami to nawet mój TK jest silny. Okej. Minut, mam już 615 tysięcy expa. Coś czuję, że na self-buffie nie będę to przechodził. Bo też miałem taki pomysł, żeby tutaj sobie siedzieć póki mapsy, ale to się, widzę, że to się po prostu nie opłaca. Lepiej zabulić 100 tysięcy. I mi się wydaje, że i exp będzie szybszy, i kamieni więcej, i bezpieczniej. To następnym razem na przykład tę salkę znajdę, to są dwie obok siebie. Będzie jeszcze lepiej. Wiadomo, teraz jest taki tydzień, że downy mają teleporty i nie trzeba tracić czasu na bieganie. Tylko bezpośrednio sobie się transportujemy, teleportujemy. A tak będzie trzeba szukać katek, do których teleporty zwykłe prowadzą najbliżej. Ale też jest do zrobienia. Tylko mówię, to dotyczy to takich właśnie klas
nie summonerów, że tak powiem, nie innych buferów. Bo ja summonerem to też w sumie mógłbym wziąć, kupić. I mój summoner z tym. To nie jest głupi pomysł. I mój summoner wtedy będzie miał również wampira i będzie naparzał jak Phantom Summoner, jak ten. Ten, kurde, Shadow, jak ten Shadow. O, też nie lubię pomysł w sumie. Lecz sprawdzę sobie. Jak to się mówi, albo rybka, albo pipka, no. Można na siłę, ale skoro są buferzy, którzy chętnie oddadzą swoje bufy. Wiadomo, że nie za darmo w większości przypadków, ale... Jasne. Dobra. No. I głupio jest. Tym bardziej, że to jest na 40 minut sobie wbijamy te podstawowe, a resztę mogę dać sobie tam. Najbardziej wampira brakuje OS-a, bo tam te resztę inty, nie inty, to wszystko mam. Mam takie odpowiedniki moich kowów też. Myślę, są summonowe odpowiedniki. Te serwitory. O. I prawdopodobnie jak będziecie oglądali ten filmik, to ja już będę na mainie miał ES-a. Pozbierać trzeba, tam widzę, że coś ludzie przyszli. Żeby im się nie zachciało tu do mnie przyjść czasami. Niech sobie idą w tamtą stronę. No, pięknie. Nie ma porównania. Nie ma porównania. Całkiem inna jakość gry w ogóle jest na takich bufach. Już praktycznie mam bańkę, jeszcze zostało 6 minut. Mówię, trochę mało mobów. Dwa moby więcej by były na salce, by było idollo. No i jeszcze szedł sobie Phantom Summoner. To dołem, wiadomo, będzie sobie farmił. Bardzo, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że mi się tu wszystko nagrywa tak jak trzeba. Czekamy na następnego mobka. Jest. Jazda. Okej. Mówię, brakuje. Bym wyciągnął z tego jeszcze więcej.
Dobra. Dobra, o, nie wszedł teraz lip. Szok. To ci to szok. Jak to się mogło wydarzyć, że slip nie wszedł? No, teraz wszedł. Ładnie kamieczki dropią. Nic nie mówię, bo wszystko co miałem do powiedzenia to w sumie powiedziałem. Ale sami widzicie co tu się dzieje. O, te kubiki się pokończyły. Czas najwyższy zaraz będzie na koniec. Bufka. Dobra. I cyk. Akurat subklasą tanka musi zrobić każdy. Bo tam jest jakiś super turbo skill UD, który przydaje się każdej klasie. Dlatego tanka i tak każdy będzie musiał zrobić. Ja się zastanawiałem nad wymianą tej subklasy, ale nie, bo już raz ją, że ją wymieniłem też koło 60 poziomu. Ale nie, muszę przetrwać do 75 i odłożyć tą klasę na bok. Później sobie coś wziąć for fun, nie wiem, czy jakiegoś łucznika nie wezmę. Ewentualnie maga, skoro mam wszystko magiczne. Może jakiegoś maga. Ale kurde, nie widziałem tutaj magów. Naprawdę. Jak wróciłem, nie widziałem magów na low level. Ani fighterzy. Dobra. Teraz trochę zamieszanie. O, właśnie się buffy kończą. Jeszcze ogarniemy. Dobra, musimy stąd już wyjść. Chodźcie. Żeby nie było. Kończymy te dwa buffy. Wiadomo, że mógłbym jeszcze tu pociągnąć. Mam tu jeszcze kolejne 20 minut. No dalej. Ale już nie będziemy przeciągać. Przyszedłem tutaj na 16 minut, jak było. I tak poszło bardzo ładnie. Także zobaczmy, jaki jest wynik. Prawie równo 50% więcej expa, kamyczków. Tam było 5,5, tu mamy 15 tysięcy. Tyle to jest 100%? Dobrze liczę? Czy nie? Tu 50% expa, kamyczków 100% więcej. No to co? To będziemy kończyć. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich luźnych filmików, pogadanek bez cięć. To będzie ich więcej, bo ja dużo siedzę na spotach. To mogę od czasu do czasu odpalić coś takiego. I se pogadamy. Nie? I se pogadamy. Także dzięki za teraz, trzymajcie się i do następnego, hej!